Bardzo dziękuję za Wasze ciekawe pomysły odnośnie elementów, które Was irytują podczas grania w The Sims. To dzięki temu dzisiaj możemy oglądać kolejną część rzeczy, których z pewnością nie lubi każdy grający w The Sims 4. Ja jestem Sebuś i witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wiele razy zdarza się tak, że Simowie bez powodu decydują się na picie wody w szklanka, które potem walają się po całym domu, ale. Zapomniałem także powiedzieć o randomowych Simach, które w trakcie swojego spaceru decydują się na małe włamanie i wypicie tej jednej niewinnej szklanki wody. Przecież karmienie małego dziecka nie mogło być takie proste ciągłe wykładanie i wkładanie do fotelika tylko pytanie brzmi: kto jest taki niezdecydowany mama czy dzidzia? Jak już jesteśmy tutaj, to dlaczego zawsze, kiedy Bahor zaczyna wyć i twierdzi, że to koniec tego więzienia w tym foteliku, to mój Sim ma priorytet wyciągnięcia go z fotelika. Rzuca wszystko i nawet, kiedy anuluje, to zawsze wraca? Dalej nie potrafię zrozumieć tego systemu losowania ubrań. Te pierścionki, te obrzydliwe szmaty, nawet maski się zdarzają albo kokony. Dlaczego chodzisz na dworze w letnich ubraniach i narzekasz, że jest ci zimno? Dlaczego, kiedy Sim szcza w majty, to pojawia się kałuża? Ale jego ubrania są zawsze suche. Ach, ci sąsiedzi! Przecież ja muszę tylko rano wstać do pracy. A oni decydują się na zrobienie melanżu wszechczasów. A przepraszam, nie melanżu, tylko wydarzenia towarzyskiego. Czy ktoś powiedział popcorn? Czy tylko ja tak mam, kiedy na ułamek sekundy popcornica jest pusta, to oni biegną z całej siły, żeby ten popcorn zrobić? Dlaczego pies je kałkota? Dlaczego, kiedy przychodzą do mnie goście, to jedyne co ich interesuje to komputer? Dlaczego akceptujesz, że go flirt, przecież masz męża, któremu chyba zdecydowanie się to nie podoba? Anulowanie każdej interakcji trwa zdecydowanie za długo. Tak, czekanie i zastanawianie się milion lat, zanim coś zrobisz. Wspaniale. Widzę, że moja blokada używania komputera przez obcych ludzi w ogóle nie działa. Świetnie. Dlaczego nigdy nie możesz zawrócić na tych schodach? Dlaczego wielkanocny królik zaśmieca moją działkę? Gnomy, gnomy i jeszcze raz gnomy. Pojawiają się w randomowych miejscach i wcale moje simy nie mogą przez to dostać je w pożądane miejsce. Dlaczego randomowe simy dosiadają się i chcą rozmawiać z moim simem w tak ważnym momencie? Dlaczego oni kradną drinki w klubach? Dlaczego ja mam zmutowane wiejsko-sielańskie zwierzęta? Powiedzcie, że wy też tak macie, bo ja się boję. To jest tak nielogiczne. Skoro jesteś uwalone błotem, to czemu jedno umycie rąk... Usuwa twój cały brud. To było kolejne 20 irytujących sytuacji. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli macie dalej takie elementy drażniące, to dajcie znać, może i polecimy z trzecią częścią. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i odwiedzajcie, moje sociale będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia kolejnym razem w kolejnych odcinkach. Hej!